Iza, u Ciebie w życiu teraz bardzo dużo się dzieje. Przeprowadzka. Jak minęła? Ona nie minęła. Ona trwa. Słuchaj, do przeprowadzania rzeczy jeszcze nie doszło. Natomiast możemy powiedzieć, że budowa jest na końcu drogi. O. I co jest dla Ciebie najprzyjemniejsze w tworzeniu nowej przestrzeni, w której będziecie mieszkać, a co najtrudniejsze? Oczywiście pewnie jak dla każdej kobiety najmilszy czas to już jest ten czas takich, takich ostatnich kroków dekoracyjnych, bym powiedziała, i takiej aranżacji od strony właśnie takiej estetycznej przestrzeni. No dużo trudniej oczywiście jest na początku, kiedy trzeba ustalić funkcjonalność pomieszczeń i kiedy muszą wejść różne ekipy remontowe, to jest elektrycy, hydraulicy, no to są totalnie niekobiece tematy, więc tutaj szczególnie nie wchodziłam w paradę tym, którzy się na tym znają. A czy na przykład zwracasz uwagę na koszt, dobierając to, co będzie w Waszym nowym domu? Oczywiście, no chyba jak każdy. Wiesz, no to różnie bywa. Niektórzy na przykład mają takie marzenia, że robią wszystko, aby je zrealizować, coś im się spodoba i są w stanie wydać naprawdę dużo na jakąś rzecz. Znaczy na pewno dla każdego są inne rzeczy w domu ważne i na inną rzecz są w stanie wydać dużo pieniędzy, ale to jest, wiesz, najważniejsze, żeby dogadać się we własnym zakresie, co dla danej rodziny jest chyba takie, wiesz, strategiczne i na tym się skoncentrować. Natomiast ja już widzę, że w tym urządzaniu wnętrz, jeżeli chodzi o koszty, to sky is the limit. Natomiast często te koszty są mnożone absolutnie bezsensownie, więc trzeba utrzymać tutaj jakiś zdrowy balans i nie przesadzać, bo ja mam takie poczucie, że nawet najpiękniejsze wnętrze po kilku latach ci się znudzi. I ja na przykład nie chciałabym doprowadzić do takiej sytuacji, że po jakimś czasie będę chciała wymienić lampę, a potem powiem, nie możemy tej lampy wymienić, bo ona przecież tyle kosztowała. No nie, po prostu nie dajmy się zwariować. A będzie jakaś taka wyjątkowa rzecz w Waszym domu, na przykład skądś sprowadzona albo zamówiona? Taka rzecz, której na razie jeszcze nie ma, ale o której marzę, to jest fortepian, który ma się u nas pojawić. Ale teraz jak się przeprowadzimy, to jeszcze nie będzie go z nami. Natomiast to jest takie moje marzenie, bo kiedy ja byłam dzieckiem, grałam na fortepianie, więc bardzo chciałabym do tej gry wrócić, a ponieważ mamy przestrzeń i w projekt ten fortepian jest wpisany, to jest takim moim marzeniem, żeby on był. Marzeniem moim jest też, żeby Chris spróbował grać na fortepianie, już wkrótce będzie w takim wieku, że będzie mógł zacząć, jeżeli go to będzie interesowało. Więc mam nadzieję, że to będzie taki instrument, który też w naszym domu będzie dodawał życia. Nie chciałabym, żeby skończył jako mebel.